Hej, z tej strony Drakonager i witam was w 12 odcinku serii Zagrajmy w Cave Story. O rety, mieliśmy ostatnio bardzo trudny wybór, takiż trudny, że hoho. Nie no, jest to istotny wybór, nie jest może jakiś bardzo trudny dla mnie przynajmniej, ale od niego zależy zakończenie. Właśnie już możemy odblokować sobie pierwsze zakończenie, ale to jest, tak jak mówiłem, złe zakończenie, a mnie interesuje dobre, bo są trzy zakończenia. Dobra, żeby nie przedłużać, przejdźmy przez te oto drzwi. Zewnętrzna ściana, jak ja uwielbiam to miejsce. Jest genialnie zaprojektowane, a muzyka w nim jest moją ulubioną w tej grze. Tak jak mówiłem, właśnie ta z rdzenia jest moim numerem 2, ale ta absolutnie wymiata, po prostu uszy same, po prostu uszy błagają, żeby to słyszeć. To jest maestria. Jest i smok. Kurczę. Spike dostał skrzydeł! Ha! Niewiarygodne, prawda? Zagadamy? Warknął na mnie. A to niedobry, no. Jeżeli mam zamiar szukać rdzenia, to się muszę pośpieszyć. Ja. Właśnie, jeśli zniszczymy rdzeń, możemy otrzymać drugie zakończenie. Wtedy wyspa się rozwali. Ja. Mapa. Tak się zastanawiam, czy twórca tej gry nie ukrył czegoś, nie wiem, przyjmijmy tutaj. Mógł być na tyle genialny, że ukrył właśnie tutaj coś, ale nie zaznaczył tego na mapie. To było dobre. Nie no, jak ja kocham tę melodię, po prostu jest genialna. Czekajcie, przejdę sobie tutaj, oczywiście uważając, żeby nie zginąć. Jak tutaj spadnę, to będzie niezła hała. Trzeba uważać tutaj. Można użyć boostera, jeśli ktoś chce, i mamy takie przejście. Zewnętrzna ściana jest po prostu jedną z moich ulubionych lokacji w tej grze. A muzyka tutaj jest moim zdaniem najlepszą w tym tytule. Malutki dom, patrzcie, tacy malutcy ludzie. Czy czegoś wam to nie przypomina? Ja jestem... właśnie nie wiem, kim jestem, bo mam amnezję. Niczym Geralt z Rivii. A no właśnie, na cmentarzu spotkaliśmy takiego małego człowieczka, pamiętacie? A no właśnie. Pytanie, pewnie spytacie, czy opłaca się po niego iść? No cóż. Nic tutaj poza tym nie ma. Chociaż jeszcze sprawdzę mapę, bo wszystko jest tutaj możliwe, ale nie. Taki malutki domek, tacy malutcy ludzie. Cóż. Trochę mi się nie widzi tak zapitalać. Z powrotem na ten cmentarz. Jednakże, jako że chcę wam pokazać wszystko, bo niektórzy mogli nie oglądać mojej oryginalnej serii z Cave Story, to wrócę się tam. A na górę damy się na luzie już nieco później. Chyba że darować sobie na razie? To jest dobre pytanie, bo jeszcze możemy załatwić upiec zapieczenie na jednym ogniu, bo będziemy tam jeszcze wracać do wioski. To nie, to na razie sobie darujmy, wrócimy tam do tej wioski później. Możemy też poużywać sobie naszego ulepszonego boostera, bo czemu by nie. Jak ktoś nie ma karabinu, no to musi po prostu. Musi to naruszyć. O, już mam przeciwników. Nie no, ale zastanawiam się, jak można stworzyć tak zajebistą lokację w tak w miarę niepozornej grze. Takie oto duchy nas zawalają. Patrzcie, jak to działa fizyka nawet. Rakiety, doświadczenie leci z wiatrem, że tak to określę. Jen, nie strzelaj we mnie! Ja chcę żyć! Złapałem! Yeah! Brawo ja, brawo dla mnie. To jest chyba całkiem dobra lokacja, żeby poużywać sobie boostera zamiast karabinu. Tak dla odmiany, wiecie. Czy tu jest piaskodyl? O kurwa! Co to było? Śniegodyl? Czy co do cholery? Aż się boję na to wejść. Trzeba mieć dobry refleks, żeby nie oberwać. Ale kurde, jasna cholera, no sami widzicie.
nieźle daje. Co nie? Już. Już nie mam latającego karabinu. Znaczy, karabinu, dzięki któremu mogę latać. Bo sam karabin nie za bardzo lata. Bez właściciela, że tak to określę. No, nie ukrywam, można tutaj solidnie oberwać. Ło, unik! Suko. Haha, jeszcze raz. Yeah, taki jestem dobry. Co z tego, że już oberwałem wiele razy. Pizdylion wręcz. Jestem niezniszczalny. A zginąłem tylko dwa razy, to coś mówi. Tu się... Za pierwszym razem... Czy za, właśnie za drugim? W sensie, za pierwszym jak to nagrywałem, to ginąłem no, częściej. Poszczuję cię moimi bańkami. Okej? Okay. Yes! Pięknie. Dobra, Givera to jest to. Idealna na bossów. Jak daleko już dotarliśmy? Jesteśmy bardzo, moim zdaniem, blisko góry. Nie wiem, jak to nazwać, szczytu? Zewnętrzna ściana. Niesamowita lokacja. I jeszcze to piękne tło, chmury, księżyc, gwiazdy. W tej jakże znakomitej 8-bitowej oprawie. Aż się człowiek chce na chwilę zatrzymać, zapomnieć o tym, że ratuje świat, podziwiać widoki. No tak, posłuchać muzyki. Moim zdaniem właśnie najlepszego utworu w tej oto grze. Ale dobra, nie rozczulajmy się aż tak bardzo. No kurna, to było nie fair. Ale dobra, przynajmniej będę miał trochę expa. Jej, mogę latać! I believe I can... No co do cholery, skąd to się tu wzięło? Czy to się da zniszczyć? Nie, to jest chyba ta amunicja niezniszczalna. To bardzo niefajno, bo nie trudno nią oberwać. Ha, unik! Jestem taki zręczny, że uhuhu! Dobry jestem. Oh yeah. No dobra. Zobaczmy, jak wysoko jesteśmy. Jesteśmy tak w cholerę wysoko. Przypominam, że to jest unosząca się wyspa, więc jesteśmy jak gdyby nad chmurami. Chociaż nie wiem, może to tylko takie złudzenie? Sam już nie wiem szczerze. Ciężko mi to ocenić. W każdym razie wchodzimy. Cześć! Owco? Tobie co? Dobra. Pogadam z tobą, a najpierw zapiszę, okej? Okay? Zapis, ważna rzecz. Nie pogniewaj się. Ej, no uspokój się! Gdybym miał cię zabić, zrobiłbym to już dawno, wiesz? Mam karabin, mam miotacz kulognia, mam wyrzutnię rakiet, mam wyrzutnię baniek. Tak, to jest kurwa bardzo śmieszne, mam jeszcze miecz. Sam widzisz. Uzbrojony aż po zęby. Ty nie wyglądasz jak Mimiga, tylko jak pies. To jest Mimiga? On naprawdę wygląda jak pies. Czy tylko ja tak uważam? Znaczy... Nie wiem, teoretycznie jestem, ale ja jestem z grupy zwiadowczej. Ale jestem takim killerem, że łohoho. Jestem jebanym Terminatorem. Jakoś żyjesz, więc... Dlaczego on niby na śmierć? Gdzie żyjesz? A to źle, że jestem tym wybawcą? Tak, jestem wybawcą. Fajnie, co? No i proszę, opłaca się rozmawiać z ludźmi zamienionymi w Mimigi. Yeah. Mizeri, oczywiście, że ona. Patrzę na ciebie i nie wierzę, że jesteś czymś, co przypomina królika, bo wyglądasz jak jakiś kundel. No! Kawał drogi, ale warto było. Znacząco utalentowany inżynier. To jest dobre. Nie mówisz komuś, że jesteś po prostu inżynierem, tylko że jestem znacząco utalentowanym inżynierem. To robi różnicę, prawda? To ty lepiej nie otwieraj tych drzwi, bo to cię zabije. Sam widok cię może właśnie uśmiercić.
No i biedactwo, no. Ale... Ej, no chciałem się dowiedzieć, jakie ma motywy, no. Pogadajmy z nim jeszcze może. Oj tam, nie bądź taki... Nie zniżaj się do takiego poziomu. Plantacja. O, muzyka z menu. Doskonale tutaj pasuje. Karabin maszynowy. Super. Super rakiety, tak to się teraz nazywa. Lepszy rodzaj rakiet. Ich przyspieszenie jest niezrównane. Ogniokula. Klinga. Jednostrzałowa potężna broń. Zamieszkuje w niej dusza Kinga. Mówiłem! To on! No proszę. Skominka w sali zgromadzeń. Od ciebie zależy, jak go użyjesz. Zabrzmiało poważnie. Patrzcie. Patrzcie. Było i nie ma, można by powiedzieć. Taki jestem zajebisty. Jeps. I nie ma. Coś tam jest ciekawego? Zobaczmy. Przejście. Brzmi kusząco. Komnata posągów. Tak jest. Pogadajmy z tym Entem? Nic nie mówi. Nic też nie ma za bardzo, ale rozejrzyjmy. Sprawdźmy podpisy. Halda. Anach... Płone. Anach... Czekaj, Anach... Czekaj, żeby teraz się nie pomylić. Anachpone, o, tak się chyba czyta. Chyba. Miakid? A tu jest doktor zapewne. Tylko, że no, zasłania. Ten oto drzewiec. Na dół nie przejdziemy teraz. Do góry... Oj, za bardzo nie ma co lecieć. Czekaj, no trochę się wzbijamy, tylko co nam z tego. No. Jakże... Oj, przepraszam. Jakże sugestywny kształt. Z niczym się to nie kojarzy. Absolutnie. Jest jaka mała mapa tak swoją drogą, co nie? Taka malutka pocztówka. Znaczy znaczek pocztowy, to chciałem powiedzieć. Chociaż w sumie pojęcie względne, taki rozmiar. Dobra. Mapa. Lokacja jest, że tak... Że jakby to określił Mickiewicz, w pizdu wielka. Co nie? I bądź tu mądry i wiedz, gdzie się udać w pierwszej kolejności. Co nie? O, tutaj jest przejście. Zajebiste. Ja nie znam hasła, niestety. On nas nie zaatakuje, dopóki my tego nie zrobimy. Ha, ninja! A ja jestem lepszy. Mimigi! Jej! Nic nie powiedzą, boją się nas. Patrzcie, jest taki groszek, no nie? Taki se popierdala tu groszek, nie? I patrzcie, jestem jeźdźcem groszką. Jestem zajebisty. Właśnie ujeżdżam kawał grochu. Jeśli to nie jest zajebiste, to ja nie wiem, co jest. Patrzcie, jak to fajnie popierdala, no. Oczywiście można też zabić, jeśli cię wkurwia. Bo czemu by nie? O, zraszacz. Stęskniłem się za nim. Jakże... poetycki opis. Yeah. Ja latam. Czerwone kwiaty. Nietoperze. Jakiś... marchewkowy stwór. Okej. Tam się nie udajemy, bo to nas zabije od razu. To mogę już powiedzieć teraz. Ja to po prostu wiem. Dobra, tutaj mamy przejście. Areszt numer 1. Patrzcie. No cóż, tutaj przejścia nie ma. Trzeba będzie zejść niżej. Przynajmniej dobrze widzieć tą trójkę żywą. Proszę bardzo. No tak, tylko jak ja mam cokolwiek zrobić, jak mnie nie widzą? Czy coś zrobiłem źle? Czekajcie, czekajcie. Chyba chwilowo nie możemy nic zrobić. Jedna lokacja jest naprawdę ogromna. No patrz, no tędy nie przejdziemy, tam przejścia po prostu nie ma. Jest zapis, aczkolwiek.
No nic, na razie nie będziemy mogli z nimi porozmawiać. Szkoda. Miło widzieć jakieś przyjazne twarze. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. No i się mylą te kierunki. Wiecie, karabinem muszę celować w dół, żeby latać w górę. Z kolei w przypadku boostera lecę w tym kierunku, który wskazuje strzałką. Czasem mi się to niestety pierdzieli. Jest! To, czego szukałem. Zdychajcie, ważki, czymkolwiek jesteście. Tęskniłem za tym dźwiękiem. A, 4. Oszustwo, liczyłem na 5. A, dobra. Przydał się uzupełnić zdrowie. Co nie? A cóż my tu mamy? Areszt numer 2. Pełno mimików. Wypuść mnie! Doktor Fogg może się pocałować w dupę. Nie mnie, tylko się. I to jest najwulgarniejsze zdanie w tej grze. Czekajcie. Czy oni mówią to samo? Dwie osoby. Mimigi. Mówią to samo. Ciekawe. Ej, to są... Przecież to są te dzieci, którymi się zajmuje Curly, oczywiście! Ja pierdzielę, jak mogłem tego wcześniej nie zauważyć? Cóż, myślę, że tutaj mógł być profesor Booster. Ktoś jeszcze? Sakamoto. Sakamoto, Mimigowie z plantacji są okłamywani. Tak, to prawda. Patrzcie, mam tutaj teleport. Ciekawe, dokąd nas zaprowadzi. Cel nieznany. Chuj, raz się żyje. A, no i wszystko stało się jasne. Teleportacja na plantację możliwa. Jestem... Mówcie mi, magister teleportacji. Naprawiłem ten teleport, kurna, magią. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Jesteśmy w Grasstown. Jakby ktoś pytał, to nie ma tutaj ani Santy, ani Chaco. Santy zostaje porwać, bo to też są mimiki, tylko kolorowe, że tak powiem. Nie, nie, to nie jestem rasistą. Proszę to sobie wybić z głowy. Biedne dzieci. Doktor to jest po prostu wariat. Psychol wręcz. No cześć. Ja nie jestem człowiekiem. O, patrzcie, kolejny groszek. No, zadaje nam obrażenia, jak go się dotknie, ale przynajmniej można sobie porobić jaja, jeżdżąc na nim. Taki jestem zajebisty właśnie. Czy wy tak potraficie? A no właśnie, a ja potrafię. Taki jestem zajebisty, ja jestem taki oto drakuś. Nie wierzę, co ja robię. No nikt nic nie powie. Kolejny zraszacz. Jakby tu się jeszcze nie miał ich dosyć. Zejdź mi z drogi, ja chcę żyć. No. Punkt odpoczynku. No patrzcie, jest nasz wędkarz. Czy tam rybak, wszystko jedno. Jest taka możliwość, wie pan? Wszystkich tutaj zabrała, z tego co widzę. No właśnie, ty wolisz grzebać w wodzie. Nie znam się na tym. Cześć? Spoko, fajna rozmowa. To łóżko mogłoby mi się przydać, gdybyś na nim nie spał. Nikt z nami nie porozmawia teraz. No patrzcie, taki oto akwenik. O, mamy tą bajkę właśnie. Okej. Po co mi to jest? To jest jakiś schron przeciwatomowy? Czy co? Nie wiem, po co to zostało tutaj umieszczone. Ej, co to za taki kwadrat? Widzicie to? To dziwne.
To tylko dziura w ziemi, do której nie można się pewnie dostać w ogóle. No szkurde, no. Teraz mnie wszyscy olewają, no. Niestety. Ciężkie jest życie robota. Pieprzaj! Chciał mnie zabić. To była samoobrona. Yeah, tak się lata. Dobra, pytanie. Gdzie ten rybak polazł? Uwaga na spluwo ryby. Ci, którzy używają ich jako platformy, robią to na własne ryzyko. Okej. Kurna, no ważki, nietoperze i inne. O, rekinek. Strzelają! Bombardują! Kurde! Tu się roi od... O, tu jest. Od wszelkiego po prostu państwa. No to kawał drogi musiał przejść. Jeny, no, ty chuju! Zatłukę, zatłukę! A masz! Śmierdzielu wstrętny. Będziemy tutaj? Nie wchodzić. Oczy są zamknięte. Okej. No trudno. Tak, to znowu ja. Nie naprzykrzam się? Okej, sprawdźmy. No klucz, no to jest tak dziwny przedmiot, zaiste. Nigdy czegoś takiego na oczy nie widziałem. Nic więcej tu nie ma. Oj. Zobaczcie. Dobra rada, wiesz? Nie wpadłbym na to sam. Dzień dobry. Teleport. Do domu Artura. Co? Ej, to był cios poniżej pasa! Tak się nie robi! No, teraz jesteśmy w areszcie. A ten tutaj se został. Bo tak? Bo czemu by nie? Okej. A no tak, bo jest żarcie. No witam. No. Ja. Jest 14, ja dopiero wstałem. Nie, to żartuję. Chociaż jeśli to zależy, czy mówimy o bohaterze, czy o mnie. To miło z jej strony, że próbowała mnie obudzić. Co pan nie powie? Bo ja myślałem, że to jest pięciogwiazdkowy hotel. No to... niedobrze. Można tak powiedzieć. Ona jest wspaniała. Prawie jak Curly. Zabrali ją. To nie wróży niczego dobrego. Serio? No to sprawdźmy. List Su. Czy chcę go przeczytać? Jak najbardziej. Hej, Su z tej strony. Chyba nie mówiłam ci zbyt dużo o nas wszystkich. Przybyliśmy na tę wyspę z powierzchni w celach badawczych. W naszym helikopterze lecieli profesor Booster, moja mama, mój brat, różni asystenci. Także doktor. No, no właśnie. Widzicie. Przybył na tą wyspę, niby w celach badawczych, a tak naprawdę miał ukryty cel. Służy nam jako lekarz wyprawy. Dopóki nie znalazł korony demonów. A no właśnie, ten przedmiot, który miał na głowie, to jest właśnie korona demonów. Ta korona, kiedyś własność pana tej wyspy, daje potworne magiczne moce temu, kto ją nosi. Doktor wiedział o tym i to nawet zanim przybył na wyspę. Zresztą właśnie dlatego chciał dołączyć do naszej grupy. Kiedy już zdobył koronę, nikt nie mógł mu się przeciwstawić.
Nie mieliśmy wyboru. Musieliśmy kontynuować badania pod jego rozkazami. Doktor chce zawładnąć powierzchnią Ziemi, używając tej wyspy jako bazy. Sądzę, że planuje najpierw zaatakować powierzchnię przy pomocy mimigów. Taki dość sztampowy czarny charakter. W każdym razie, jakoś udało mi się uciec, ale boję się, że reszta badaczy... Teraz doktor wykorzystuje niczego nie podejrzewających mimigów, aby hodować jeszcze więcej czerwonych kwiatów. Gdy już będzie gotowe do ataku, prowadzi mimigów w morderczy szał przy użyciu tych kwiatów. Dzięki swoim okropnym mocom będzie mógł kontrolować rozszalałych mimigów. Mnie też. Jeśli uda ci się uciec z tego aresztu, szukaj kryjówki na plantacji. Moja mama powinna tam być, ma pewien plan. Proszę, pomóż mojej mamie. Hasło to Litagano Mod Scout. Koniec listu. O, rety. O, patrzcie, jest wyjście. To super. Czary! Jesteśmy jebanym czarodziejem. No to nara. Tam sobie żryj, a ja idę ratować świat. No. Tia. Obszar niczego sobie. Czy jest coś jeszcze wartego uwagi, co warto by pokazać w tym odcinku? W sumie to może lepiej zachować to, co chciałbym wam pokazać na kolejny odcinek. O, rety. Obszar naprawdę pokaźnych rozmiarów. Jest co eksplorować. Ale w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.